się, gdy chcę. I w podwodnym świecie zniknąć, jakże w nim cudownie jest. Lubię pływać w wielkim oceanie, nie ma H2O, wystarczy kropla. To ja mam tajemnicę swą. Wspaniałe pomysły. Czy coś się stało? Spóźnimy się na zajęcia. Co? Wszystko w porządku? Napadła mnie wodna macka. Co? Jeszcze nie ma pełni! Tym razem to był tylko sen, ale naprawdę przeraziłam się. Koszmary są wynikiem przejedzenia. Co jadłaś na kolację? Nic takiego. Bardzo się boję, Luis. Następna pełnia już niedługo. Nie martw się. Rozwikłam zagadkę atakującej cię wody. Na pewno? Na pewno. Jeszcze nie wiem jak, ale obiecuję, że coś wymyślę. Wspólnie wymyślimy. Nie, ja to zrobię. Sam. Nie! Chcę ci pomóc. Ha! Nie ma co tamto. Jeśli ja coś wymyślę, podobno to... Podobno miałeś pracować. Pracuję. Spójrz tylko na efekty. Piękne. A co z barem? Poszerzymy działalność. Będziemy wypożyczać motory. Dostałeś je za darmo? Coś tam zapłaciłem, ale to świetny interes. Zarobią na siebie dużo szybciej niż myślisz. Tak, naprawdę? Jasne. Hej, hej. Ja mam łeb do interesów. To jeszcze nie koniec moich pomysłów. Hej, hej, tylko ostrożnie, nie popsujcie ich. Dałem za nie kupę kasy. Po co te nerwy? Nie przejmuj się nim. Masz rację. Chodź. Wyścigi motocrossowe sponsorowane przez nasz bar. Główna wygrana 1000 baksów. Proszę, oto cała suma. Sam też w to wchodzę. Zane! Sekundę, Nate ma pytanie. Czy każdy może wystartować, Zane? Dziękuję. Nie. Najpierw trzeba wpłacić wpisowe, a to kosztuje $200. Wiecie, ilu zgłosiłoby się chętnych? Powstałby chaos. Oczywiście. W ten sposób nie dopuszczamy do startu różnych szaleńców. To wyścig tylko dla najlepszych, dla wybrańców. Kto się pisze? Śmiało. Nie chcesz spróbować? Nie stać mnie. Na wygraną? Nie mam swojego motoru. Żaden problem. Płacisz wpisowe, sprzęt dostajesz za darmo. Zapisałeś się? Chciałbym, ale $200 to kupa kasy. Oszczędzam na sprzęt do nurkowania. Jeśli wygrasz, nie będziesz musiał oszczędzać. Czy ja wiem? Mogłabym ci pożyczyć na wpisowe. Nie, ja tak nie chcę. To tylko drobna pożyczka. Przyjacielska przysługa. Nie. Dlaczego nie? Może nie potrafisz jeździć? Już tu sprawdzałeś. Wiem, ale ten wodospad pojawił się niedawno. To musi być klucz do zagadki. Serio? Jeśli znajdziemy źródło tej wody, z pewnością znajdziemy też wodną mackę. Dobry trop.
Jest tylko jeden problem. Nie ma źródła. Co? Wypływa prosto ze skał. Sama zobacz. Ej, co robisz? Przeglądam nasze rachunki. Lubię czytać, zwłaszcza bajki. Na szczęście nie znam się na tym. To wiedz, że tkwimy w długach. Jesteśmy na skraju bankructwa, a ty wydajesz pieniądze, których nie mamy na wyścigi? Co ty sobie myślisz? Robię to, żeby zarobić, Ricky. Rozdając $1000? Zane, nie mamy takich pieniędzy. Powinniśmy skupić się na prowadzeniu baru i organizowaniu koncertów. Czasami trzeba najpierw wydać pieniądze, żeby zacząć zarabiać. Interesy to nasza rodzinna specjalność. Och, co ty powiesz? Nie trzeba być biznesmenem, żeby umieć dodawać. Śliczności moje, zaufaj mi proszę, wiem, z kim będę się ścigał. Wygram te zawody, obiecuję. Żadnych strat, tylko czysty zysk. No, więcej optymizmu. Woda wygląda normalnie. Parametry też ma zwyczajne. Najzwyklejsza woda? Tak. To dlaczego atakuje? No, też chciałbym wiedzieć. Przegapiliśmy coś. Clio, mnie też to nie daje spokoju, ale obawiam się, że nic już tu nie znajdziemy. Łatwo ci mówić, to nie ciebie zaatakowała. Jest Zane? Nie wiem, rozejrzyj się. Will! Zdecydowałeś się? Tak, aha. Proszę. Płaci za ciebie? No i co z tego? Kaska to kaska, nieważne skąd, Nate. Przelicz. Sam przelicz. Coś ci powiem, stary. To są mocne maszyny, nie jakieś skuterki. Zane! Lepiej, żeby wiedział. Motocross to nie jest zabawa dla gogusia. Wiem. Miałem kiedyś rower. O, chłopie, kolarstwo to inna dyscyplina. To był rower górski. Żeglowaliśmy z rodziną po Pacyfiku. Stanęliśmy w Santiago i pojechaliśmy na rowerach przez Andy. Masz na myśli góry? Trening czyni mistrza. W każdej dziedzinie. Muszę być pierwszy. To nie jest niemożliwe, Zane. Zwłaszcza, że będę cię obstawiał. No to właśnie chciałem usłyszeć. Super. Przepraszam, nie popisałem się, ale obiecuję, że się nie poddam. Chyba mam pomysł. Tak? Will był wtedy tutaj. Powinniśmy z nim porozmawiać. Co? Nie, nic nowego nie wymyśli. Poza tym po co ma węszyć? Mógłby pomóc. Nie ma mowy, Clio. To zbyt niebezpieczne. Zresztą ja sam dam sobie radę. Przyjdziesz mi kibicować? A co, chcesz wygrać? Wiesz, nie trzeba wygrywać, żeby zwyciężać. Ciekawa teoria. To znaczy, wygrana to nie wszystko. Tobie raczej ona nie grozi. Nie, chodzi o coś innego, tak jak w drużynie. Czasami trzeba pracować na kogoś, żeby de facto wygrał twój zespół. Nie próżnujesz. Trzeba się starać, żeby być lepszym od konkurencji. I w tych staraniach można sięgać po różne metody. Mam rację? Na tym polega biznes. Bo rozmawiamy o interesach. Ty mi powiedz. O co innego mogłoby ci chodzić? Ty mi powiedz. Mam wrażenie, że wciągasz mnie w inny wymiar. Może w tym wymiarze Nate to straszna papla. Nie wiesz w to, co mówi Nate. Cieszę się, że przyjąłeś zaproszenie, Will. Byłem mile zaskoczony. No wiesz, jesteś tutaj nowy, a już zdążyłeś wyświadczyć mi przysługę, więc pomyślałam, że warto zaprosić cię na obiad. Chcę czegoś? Bardzo mi smakowało. Dziękuję. Gotowiec do mikrofali. Moja siostra nie umie gotować. Kim? Odrobiłaś już lekcję? Widzisz? Boi się, że będę jej przeszkadzać. Chociaż z reguły jest odwrotnie. Clio, właśnie pomyślałem, że... Cześć, Will.
Kończymy obiad. Doprawdy. Na twoim miejscu byłabym zazdrosna, Louis. Nie o to chodzi. Co ty wyprawiasz? Musiałam koniecznie porozmawiać z Willem. Wybaczcie, ale musimy coś załatwić w cztery oczy. Jasne. Skoro zostaliśmy sami, może opowiesz mi coś o sobie? Co ty wyprawiasz? Muszę wiedzieć jak najwięcej. Nie powinnaś tak ryzykować, Clio. Czyli co? Mam czekać, aż zaatakuje mnie wodna macka? Nie to miałem na myśli. Więc o co ci chodzi? Chciałam tylko nam pomóc. Nie ufasz mi? Nie, to nie tak. A jak? I tam był taki chłopak, Corey. Znasz go? Nie. Nie? Nie? A, nieważne. Najpierw Ricky, następna możesz być ty. Rozumiem i staram się ciebie chronić. W końcu jestem twoim chłopakiem. O to chodzi. Mogłeś mnie uprzedzić. To dla mnie trochę... tak jakby... Wzruszyłeś mnie, ale pamiętaj. Działajmy razem. Oczywiście. Więc bierzmy się do roboty. W szkole wszyscy mówią, że fantastycznie nurkujesz. Może mnie kiedyś nauczysz? Może kiedyś. Kim, jeśli stąd pójdziesz, dam ci dychę. Daj dwie. Stoi. Wiesz, Will, Clio powiedziała mi o dziwnym zdarzeniu, którego byłeś świadkiem na wyspie Mako. Może chcesz o tym pogadać? Nie ma o czym. Coraz częściej myślę, że to był tylko sen. Co to było? Pamiętam, że była pełnia księżyca. Woda tak... lśniła. I wtedy nagle znikąd pojawił się wodospad. Poczułem jakby falę pulsującej energii. Jak to? Nie mam pojęcia. Mówię tylko, co widziałem. Czyli ten wodospad... I co było dalej? Woda. Woda zaczęła wskakiwać do wody. Brzmi idiotycznie, ale... A tak właśnie było. A potem z jeziorka wyłonił się jakiś kształt. Nie pytajcie, dlaczego... tego dotknąłem. Dalej nic nie pamiętam. Mówisz, że ta woda przelewała się do jeziorka, tak? I że wyłonił się z niej kształt. Tak. Co jest na deser? 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 Deser. Nie powinieneś się obiadać przed jutrzejszym wyścigiem. I dobrze by było, gdybyś wcześniej położył się spać. Dzięki, że wpadłeś. Dzięki za zaproszenie. Nie ma sprawy. Pa, będziemy trzymać kciuki. Działa? Tak. Za głośno? Nie stracicie ze sobą kontaktu. Super. Niech wygra najlepszy. Wiesz, co masz robić. Jasne, Zane, spoko. Zawodnicy, proszę uruchomić silniki. Thank you.
Sorki! Przegrałeś, Zane. Coś się stało na trasie? Niektórzy ludzie ściągają na siebie wypadki. Uwaga, za chwilę nastąpi uroczyste zakończenie zawodów. Will! Hej, Will! Nieźle. Pozwól na chwilę. Fantastycznie pojechałeś. Zaimponowałeś mi. Dzięki. Tylko, że mamy techniczny problem i nie możemy ci wypłacić dzisiaj całej nagrody. Jak to? Szczerze mówiąc, mogę tylko zaproponować voucher na darmową kawę przez cały rok. He? Rozumiem. To dlatego staraliście się, żebym przegrał? Co? Zaplanowałeś to. Chciałeś zgarnąć kasę. Nie, zaraz ci wytłumaczę. Jesteś kłamcą. Co powiedziałeś? Kłamca. Przestańcie, nie warto. Owszem, warto. Nie puszczę tego płazem. Zapłacisz mi i to już. Przynajmniej oddaj wpisowe. Niestety to niemożliwe. Proszę. $1000 obiecanej nagrody. Co ty robisz? Masz lepszy pomysł? Proszę, są twoje, zadław się nimi. Dzięki, wiem co z nimi zrobię. Jesteś zadowolona? Właśnie przez ciebie zbankrutowaliśmy. Mam wodę z księżycowego jeziorka. Zbadałem ją i jest czyściutka. A tu jest woda z wodospadu. Sprawdziłam ją dokładnie. Nic specjalnego. Tak. Czyli teraz ja? Co? My? Zmieszamy je. Jesteś przekonana? Musimy wiedzieć. Dobra. Nic się nie dzieje. Tego nie wiemy. Wiemy, patrz. O? O, co jest? To jednak jest coś. Udało się! Udało! To może...
może być wodna maska? Czy ja wiem? Może poza pełnią księżyca jakoś hibernuje? A potem nagle zaczyna atakować. Nie wiem, ale skoro już ją mamy, powstrzymamy ją. Wiesz co? Od razu poczułam się dużo lepiej. Naprawdę? Tak. Zgrana ekipa. To prawda. Zawieszenie broni. Cześć wam. Widzę dzisiaj same nowe twarze. To wynik twoich pomysłów. A chcesz poznać inne? Nie bardzo. Podoba mi się. Bardzo pasują tutaj. Nie przywiązuj się, zaraz będą licytowane. Jak licytowane? Zwyczajnie. Może jeszcze się da... Nie da się, za późno. Ale nic to... Czy to już koniec? Cóż, oddamy pieniądze naszym dostawcom i wrócimy do gry. Mamy bar, zespół. Dobrze. Dobrze. Cześć. O, nie cześć. Podziękowałem ci za pomoc. Gdyby nie ty, nie wygrałbym wyścigu. O tak, spoko. Dziękuję. Muszę już iść. Pewnie. Fani czekają. O, spadaj. O, gąbeczki. Koniec. Dasz radę? Tak, jasne, zaczynamy! Raz, dwa, trzy! Studio. Reżyseria Wojciech Szymański. Dialogi Aleksandra Rojewska. Dźwięk i montaż Andrzej Kowal. Kierownictwo produkcji Berenika Wyrobek. Wystąpili Joanna Pach, Iwona Rulewicz, Małgorzata Szymańska, Barbara Melcer, Tomasz Bednarek, Adam Krylik, Adrian Perdion, Cezary Kwieciński i...